Przydałoby mi się iść trochę do fryzjera chyba. Mimo wszystko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony DaJokZoom i w dzisiejszym filmiku porozmawiamy o tym, jak się użytkuje taką Mazdę na co dzień, no bo to jest dość nietypowe auto. Wiadomo, nie każdy jest sobie w stanie pozwolić na drugie albo trzecie nawet auto, więc może niektórych interesuje, czy takim autem da się w ogóle żyć. W tym filmie postaram się ten temat troszeczkę Wam przybliżyć, więc zapraszam do oglądania. No dobra, to co Wam mogę powiedzieć o takiej Mazdzie? Może zacznę od spalania, bo to jest dość prosty temat, dość szybko to wytłumaczę. Przynajmniej w silniku 1.6, z jednostką 1.6, jaką mam w tej Mazdzie, spalanie mi w mieście raczej wychodzi od 10 litrów. Poniżej 10 litrów w mieście raczej się nie da zejść. 10 litrów to jest taki minimum według mnie, które, żeby tak powiedzmy optymalnie, czyli trochę radości z auta i jednak trochę tak minimalnie oszczędnie, to da się spokojnie 10 litrów spalić. W trasie około 250 km wyszło mi nawet niecałe 8 litrów. Da się tak zrobić, delikatnie jadąc, około 120 po ekspresówce. Zapina się piąteczkę i po prostu leci się 100 km w taki sposób i tutaj spalanie jest nawet nie najgorsze. No faktycznie jest to jednostka 1.6, więc 10 litrów to może się wydawać dużo. Trochę lat ta technologia ma, więc no nie ma czego oczekiwać, ale mimo wszystko nie jest najgorzej. Więc w kwestii spalania da się przeżyć, naprawdę to nie jest jakoś strasznie dużo. Jeżeli tym autem bardziej jeszcze się jeździ weekendowo, no to tym bardziej weekendowo 10 litrów to naprawdę nie jest żaden problem, żeby takie spalanie sobie, na takie spalanie sobie pozwolić. Drugi temat, jaki mogę poruszyć, to jest, co bardzo łatwo zobaczyć, są tylko dwa miejsca. Czy to jest problem? No generalnie dla osób, które mają dużo znajomych i jeżdżą często na jakieś wypady, no to może to nie jest jakiś za duży plus, ale dla osoby, która ma powiedzmy partnera oraz nie wiem, powiedzmy ze dwóch ziomeczków, to się da pogodzić. Mieszka się we dwójkę, no to dwa miejsca są spokojnie wystarczy. Więc pod takim względem teoretycznie jest trochę ból, że więcej osób nie można zabrać, no ale nie dla znajomych kupuje się takie auto tak naprawdę. Więc to jest najważniejsze. Chętnie bym wysiadł z samochodu, ale wiatr dość mocno tutaj wieje i po prostu nie chcę znowu, żeby było tak jak w poprzednim filmie. Po prostu ten wiatr tak nie zakłócał dźwięku. Więc chwila, mimo że jak przestanie wiać, to uda mi się na chwilę wyjść, ale chyba będę musiał niestety siedzieć w samochodzie. No tak, więc z miejscem w środku nie ma za dużego problemu, więc jeżeli kupujesz po prostu auto dla siebie i ewentualnie, żeby ze swoim partnerką jechać, tak, no to super auto, naprawdę więcej miejsca ci nie potrzeba. Jakie osoby mieszczą się za fotel kierowcy? To jest dość ciekawa historia, bo według mnie i to było nawet sprawdzane, sprawdzałem to, no może nie ja, bo aż tak wysoki nie jestem, ale osoba chyba do 190 cm powinna się w tym samochodzie w miarę wygodnie zmieścić. Myślę, że dałaby radę tutaj znaleźć sobie jakieś tam miejsce. To już może nie będzie tak naprawdę z zapasem, ale myślę, że górna granica wzrostu dla takiej Mazdy to jest 190 cm. Myślę, że wyższa osoba się tutaj niestety nie zmieści. Może też nie wiecie wszyscy tego, ale w Mazdzie jest bardzo mało regulacji kierownicy. No fotel to generalnie, tak jak każdy fotel, przód, tył i oparcie i nic więcej regulacji tutaj nie ma. A kierownica w ogóle na sztywno, nie ma góra, dół, do przodu, do tyłu, nie ma w ogóle regulacji kierownicy, więc to jest bardzo ważne. Dokładnie. Mogę jeszcze chwileczkę pokazać. To wygląda mniej więcej w taki sposób. Tu jest plastik, tu jest kolumna kierownicza. Koniec. Nic tu nie ma, żadnej regulacji. Więc zalecałbym przed zakupem takiej Mazdy, aby umówić się, nie wiem, znaleźć grupę na Facebooku albo odezwać się na jakimś forum MX5 i naprawdę wsiąść do jakiejś NBE, NA, czy którą jesteś zainteresowany, wsiąść, przymierzyć się, czy na pewno się zmieścisz, jeżeli jesteś nietypowego rozmiaru. Trzeba mieć na uwadze, że tutaj jednak jest trochę mniej miejsca niż w zwykłym aucie, ale nie chcę Was straszyć. Generalnie spokojnie się da tutaj zmieścić.
Może kolejny temat. Trasa. Jak to jest w ogóle w trasie? Samochodem da się jechać w trasy, ale po pierwsze, no raczej jest głośno. Nie ma tu jakoś za bardzo wygłuszeń, tak? Tu jest natury bardziej sportowy samochód niż komfortowy, więc tutaj trzeba mieć na uwadze, że do 100 na godzinę jest naprawdę przyjemnie. Nawet bez dachu jak się jedzie, do 100 na godzinę jest super. Od 110 robi się już dość głośno, no nie jest to jakoś bardzo przyjemne. Proszę bardzo, jeszcze jeden taki malutki filmiczek, jak to jest jechać 108 km, 110 według nawigacji. Jesteśmy na drodze ekspresowej i mniej więcej właśnie tak wygląda jazda MX-5, tak jest mniej więcej w środku, więc to już jest dla waszej oceny. Jeszcze jedna rzecz, z jaką musicie się liczyć, ja jeżdżąc MX-5, to jest coś takiego, że no niestety tutaj dużo rzeczy jest takich grzechoczących, dużo rzeczy wpada w rezonans, trochę rzeczy się telepie. No, to jest właśnie mniej więcej taki smaczek posiadania takiego auta. Także trzeba się z czymś takim liczyć, ale to nie jest jakoś naprawdę mocno uciążliwe. Generalnie da się z tym żyć. Tutaj nie ma co dyskutować i to raczej się wszyscy domyślają, że to auto raczej nie jest zbyt ciche, ani zbyt, nazwijmy to, komfortowo luksusowe do długich podróży. Ja robiłem trasę mniej więcej 250 km, jak już wcześniej wspominałem. No, da się. To nie ma większego problemu, jeżeli chcesz przejechać się takim autem, to spokojnie trasę da się zrobić. Kolejny temat powiązany z trasą albo jakimiś wypadami jest na przykład miejsce w bagażniku, bo to też jest dość ciekawa historyjka. Znaczy historyjka. To też mogę pokazać bardzo szybko. Bagażnik mieści się mniej więcej na jedną torbę, drugą torbę i jakaś torebeczka. I to jest w sumie tyle z bagażnika. I też na sobie już testowałem. Mniej więcej na tygodniowy wyjazd, nazwijmy to do rodziny, czyli nie bierze się tak naprawdę całego bagażu, tak bez takiego dużego gabarytu, da się pojechać na tydzień i tak dalej. W zależności od tego, jak w stanie jesteś dobrze upchnąć swój bagaż, to na jakiś tygodniowy wypad w dwie osoby myślę, że też bez problemu się w bagażnik zmieścicie. Jak się jeździ taką Mazdą? No, tego się nie da powiedzieć. To naprawdę trzeba wsiąść i poczuć ten samochód. Po pierwsze, to jest tył napęd i inaczej się kompletnie samochód zachowuje w łukach. Nawet przy takim głupim 1.6 można sobie trochę problemów narobić, jeżeli tak kompletnie bez doświadczenia próbuje się coś tutaj przyszpanować, nazwijmy to, więc to trzeba mieć na uwadze, że trzeba się trochę pilnować. No wiadomo, to jest tylko 110 koni, więc od jakoś bardzo przypadkiem tego nie da się czegoś głupiego odwalić, ale się da. Nie każdy jest kierowcą rajdowym, raczej takie auto właśnie kupuje się jako pierwsze sportowe, jeżeli chce się w ogóle zobaczyć, czy coś takiego się lubi. Więc no generalnie też trzeba uważać, trzeba trochę zmienić myślenie i technikę jazdy. Jeździ się tym autem naprawdę genialnie, to jest inna kompletnie bajka niż jazda jakimś zwykłym Peugeotikiem czy... No dzięki Lexus. Jazda takim autem to jest sama przyjemność, bez dachu, po prostu nie ma nic lepszego, naprawdę. Auto super zabawka, naprawdę super zabawka. A na co dzień też się da tego używać, bo na zakupy spokojnie da się pojechać. Jest dość małe tak naprawdę, więc w mieście zaparkować czy coś takiego, to nie ma większego problemu, więc to jest też naprawdę duży plus. Oczywiście wszystko mówię do fabrycznego wyposażenia, bo wiadomo, jak ktoś wrzuci sobie fotele kubełkowe, to jest kompletnie co innego, ale nie omawiam tutaj takiej sytuacji. To jest zwykła fabryczna Mazda. Kolejna rzecz. Może niektórym się wydawać, że jest to, powiedzmy, no, bardziej sportowe niż niesportowe auto. Może się wydawać, że jest niskie. Nic bardziej mylnego, że tak to powiem. Prześwit jest na tyle duży w fabrycznym zawieszeniu, że serio, żadne śpiące policjanty, żadne krawężniki przy takiej konfiguracji nie jest mi straszne. Żadne jakieś podjazdy, zjazdy. Serio. Ani razu nie udało mi się zaczepić podwoziem, czy progami, czy o cokolwiek.
Serio, z tym nie ma najmniejszego problemu na zwykłym fabrycznym zawieszeniu. Więc o to nie trzeba się martwić. To jest bardzo duży plus. Koszty eksploatacyjne, nazwałbym to jak w zwykłym innym samochodzie. Oleje, filtry. Filtrów tutaj na przykład nie ma filtra kabinowego, przynajmniej w mojej wersji. Enna chyba też nie ma, dopiero NC, tak mi się wydaje, że ma filtr kabinowy. Więc koszty eksploatacyjne takiej Mazdy nie są jakieś za duże, ani nie odbiegają od zwykłego, zwyczajnego, pospolitego auta, więc w tym się też raczej nie ma co przejmować. No chyba, że się kupi jakąś kompletną ruinę, tak? No, to, no ale to wiadoma historia, jak to jest. Jakiego auta by się ruinę nie kupiło, to jest po prostu skarbonka bez dna. Pozdrawiam rowerzystów, którzy właśnie przejechali i stwierdzili, no fajna Mazda, też bym chciał taką sobie kupić. I to jest właśnie kolejny powód, dlaczego taka Mazda jest naprawdę bardzo fajna. To jest auto naprawdę w zasięgu bardzo wielu osób, ale nie każdy sobie jest w stanie na takie auto pozwolić, bo już ma rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Bo naprawdę nie wygląda tak naprawdę, żeby to był jakaś za miliony samochód czy coś takiego, ale przyciąga wzrok i naprawdę ludzie, a nawet dzieci. Dzieci nie potrafią kłamać i one zawsze mówią szczerze. Nieraz się spotkałem, że przechodzą dzieci i mówią, patrz mamo, jakie fajne auto. No tak głupota bardzo, ale banan na twarzy tak, że ktoś zwraca uwagę na auto i takie rzeczy. Naprawdę, no, wiadomo. Nie kupuje się auta raczej na pogląd, znaczy zależy, tak, może niektórzy kupują auto. Nie miałem takiego zamysłu, aby kupić Mazdę, tak, i nią się pokazywać, tak zwanie lansować. Ale mimo wszystko, jeżeli widać i ludzie przechodzą i mówią takie rzeczy, to mimo wolnie uśmiech się pojawia, tak, że... Czy było śmieszniej? Nie wiem, czy ich widać coś, ale kolejni rowerzyści przejechali tylko 5 metrów dalej od razu. Fajne takie kable, co? Też bym chciał w sumie takie kupić. Naprawdę to jest bardzo zabawne, jak słychać jeszcze tak chwilę, tak ludzie specjalnie troszeczkę jeszcze odjadą, żeby on już może nie będzie mnie słychać i będzie tak sobie, ale fajne cabrio. Naprawdę to mnie zawsze cieszy i nawet trochę momentami śmieszy w sumie. Takie uroki właśnie posiadania takiego auta. Jeżeli jesteś jeszcze ciekaw, co się wiąże z posiadaniem takiego auta, może jakieś większe pytania, to śmiało pytaj w komentarzu, odpowiem na wszystkie komentarze. Jak na razie jeszcze zbyt wielu komentarzy oczywiście nie ma, więc na pewno nie przeoczę twojego komentarzu. Komentarzu czy komentarzu? Mam nadzieję, że się wam materiał podobał, więc zachęcam do subskrypcji, bo widzę, że wiele osób ogląda, a nie subskrybuje, więc zachęcam. To jest naprawdę wielka motywacja dla mnie, dzięki takiej interakcji z wami. Wiem, że warto coś dalej nagrywać. Jeżeli się spodobało, rozważ subskrypcję, zostaw łapkę. No i co? I widzimy się w następnym filmiku. Cześć! Koszty eksploatacyjne. Ogólnie podsumowując, koszty eksploatacyjne.